Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z reading vlogiem. Będę tutaj czytać kilka książek. Jedna jest moim nowym ulubieńcem, druga jest też naprawdę bardzo dobrą książką, a trzecia jest najgorszą książką, jaką w życiu przeczytałam. Więc myślę, że jest czego słuchać. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Słuchajcie, przyszłam sobie poczytać do parku, nie wiem czy mnie słuchać, bo trochę wieje, ale w końcu chcę skończyć Too Late, bo męczę tę książkę dość mocno, bo jest dramatyczna. Nie wiem, powiem Wam o niej trochę więcej, jak dojdę gdzieś tak do połowy, ale na razie moje przemyślenia są tylko i wyłącznie negatywne i jest coraz gorzej. Ale tak, kupiłam sobie kawę. Siedzę sobie na ławeczce i czytam. Jak wyszłam, akurat zaszło słońce i zaczęło kropić. Niestety, ale tak, chcę wrócić do moich codziennych spacerów i czytania na dworze, bo tak robiłam w zeszłym roku, jak już się trochę zrobiło cieplej, bo dość blisko domu mam właśnie park taki spokojny, fajny, więc tak będę robić i chodzić na spacerki i tyle. Aha, a co do spaceru, bo byłam na spacerze i poszłam przy okazji do Empiku odebrać książkę, którą sobie zarezerwowałam, czyli Zemsta, Meghan, Harry i Wojna Łańcorów. No to jest kolejna książka do kolekcji mojej o rodzinie królewskiej. Fajnie, bo tutaj mamy też różne zdjęcia. Na pewno ją sobie przeczytam, jak skończę książkę Harry'ego. Hello, wyglądam niezbyt dobrze, ale dzisiaj cały dzień siedzę i pracuję w domu, więc nie miałam jakby energii i motywacji na to, żeby się ogarnąć po siłowni jakoś bardziej. Chciałam Wam powiedzieć, że zaczynam czytać Upiorne miejsce.
Jestem bardzo ciekawa tej książki, będę wam o niej opowiadać w tym vlogu. W ogóle ta okładka uważam, że jest mega, mega ładna. Tak, i później wam o niej przyjdę powiedzieć, jak przeczytam już chociaż 100 stron. Jestem również na 212 stronie Too Late, Colleen Hoover. Dramat. Dramat to jest, te wszystkie znaczniki to są negatywne znaczniki. Mam popisaną tę książkę, co mi się w niej nie podoba. Omówię ją. Omówię ją tak, żeby też tego jakby mogły posłuchać osoby nieletnie, bo ta książka jest dla pełnoletnich oczywiście, to jest erotyk. Ale no, postaram się jakby o niej powiedzieć tak, żeby była jakby odpowiednia też dla osób poniżej 18 roku życia. Więc nie będę tu jakby nic zdradzać. Ale no jest tak dramatyczna, jak myślałam, albo nawet bardziej. Jest straszna ta książka. Ale jakby nie przerywam czytania, dlatego że po pierwsze chciałabym ją dobrze ocenić i mieć powody, dla których wypowiem się o niej negatywnie i jakby ostrzegę was przed nią, po pierwsze, a po drugie, ja lubię też kończyć złe książki, żeby móc jakby, wiecie, je po prostu w dobry sposób ocenić, a nie tak, że je oceniam po pierwszych 100 stronach, które mi się nie podobały i tyle. No i też jakby mam ją w książkach wylosowanych na 2023 rok i te książki wszystkie chciałabym skończyć. To jest to, co aktualnie czytam. Kończę też Czas żniw, strasznie mi się podoba, uwielbiam, jeden z moich ulubieńców nowych teraz na pewno, dam tej książce 4 albo 4,5 gwiazdki, ale o tym też jakby wam powiem już w update'cie czytelniczym, bo ja nie przyszłam w ogóle, tak przyszłam po prostu do was coś pogadać, bo mi jakoś dziwnie dzisiaj, tak siedzę w tym domu, jest strasznie niskie ciśnienie, jest mi nieprzyjemnie, byłam dzisiaj rano na siłowni i jakby tyle wyszłam. Później już nic nie wychodziłam, tylko po prostu w domu pracowałam. Wczoraj byłam pracować na mieście, to wam pokazywałam na pewno. Aha, jeszcze chciałam wam powiedzieć o mojej nowej obsesji. Tego się na pewno nie spodziewacie po mnie, ale moją nową obsesją jest NBA. Ale to jest taką obsesją, że ja siedzę, cały czas oglądam mecze teraz, bo teraz są playoffy, więc oglądam wszystkie mecze po prostu, jakie są możliwe. Uczę się historii różnych drużyn, zawodników, mam już swoich ulubionych zawodników, mam już swoje ulubione drużyny, ale na razie tych drużyn nie znam za wiele, bo moja obsesja trwa 2 dni, więc w ciągu 2 dni, gdy pracuję po paręnaście godzin dziennie, to jakby ciężko jest się dużo dowiedzieć, ale naprawdę jestem strasznie zaangażowana. Wykupiłam sobie na NBA abonament na aplikację, żeby móc oglądać te mecze, bo mecze w Polsce, żeby obejrzeć wszystkie NBA, to jest dramat jakiś, nigdzie ich nie ma. A jak ktoś z was wie, gdzie są, to dajcie mi znać, to wtedy nie będę musiała płacić tyle pieniędzy za ten abonament. Ale no, jestem tak wciągnięta. Hello, przychodzę z update'em czytelniczym. Jestem trochę klapnięta, bo jest godzina 14:20 i ja nie śpię od 4 rano, ponieważ oglądałam mecz NBA i wstałam na niego i nie przypuszczałam, że będzie trwał prawie do 7. No i nie poszłam już spać, bo musiałam nagrywać 2 filmy, zmontować film na dzisiaj i tak dalej. Więc jakby trochę mi to czasu zajęło. Dzisiaj też chcę wrócić do żywca, jak się wyrobię ze wszystkim, więc no musiałam dużo rzeczy ogarnąć. No i jestem trochę niewyspana, ale przychodzę z update'em czytelniczym, bo przeczytałam trochę. Możemy zacząć od czegoś, o czym na razie wam powiem najmniej, ale na tej książce chcę się skupić w tym vlogu, czyli Upiorne miejsce. Książka prezentuje się przepięknie. Ja nie wiem, czy już wam ją pokazywałam w tym filmie, czy nie, czy o niej coś mówiłam, ale wydaje mi się, że fabularnie na pewno nic. Bo też ciężko tutaj mówić o fabule. To jest książka, która jakby... Tytuł może nam sugerować coś związanego z horrorem, thrillerem, coś takiego, ale nie, to jest literatura piękna, literatura bardzo taka poważna, mam wrażenie, na tyle, na ile na razie mogę to ocenić, bo przeczytałam kilkadziesiąt stron dopiero, więc jestem na samym początku. Ale jest to książka bardzo taka życiowa i prawdziwa. Mamy tutaj Tajwan i właśnie małe miasteczko, które jest nazwane, tak, jego nazwa oznacza nieustanny spokój.
I tam się urodził jakby nasz główny bohater. Tutaj mamy portret takiej dużej rodziny. Mamy tutaj 7 rodzeństwa i właśnie skupiamy się na najmłodszym z nich na ten moment, czyli właśnie Chen Tianhong. I'm sorry, ale nie umiem w te imiona. Który dość wcześnie w swoim życiu uciekł z Tajwanu, gdy zrozumiał, że jest gejem. No i teraz do tego miejsca wraca. Wraca z Berlina, gdzie siedział w więzieniu. Jakby tyle o fabule, nic więcej tu nie potrzebujecie, bo my tak naprawdę tutaj raczej nie będziemy się skupiać na fabule, tylko o rzeczach, na rzeczach, które są trochę głębiej niż sama akcja, raczej na bohaterach, na ich przeżyciach i przemyśleniach różnych i raczej na jakichś takich wartościach w życiu, niż konkretnie na akcji. Takie mam wrażenie i taką mam też nadzieję. Bardzo takie książki lubię. Ta książka, powiedziałabym, że ma trochę wyższy próg wejścia na początku. Ciężko się w nią wgryźć. Jest bardzo powolna, taka melancholijna mocno. Jest to w pewnym sensie uzasadnione, patrząc na jakby dalszy ciąg historii. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, w jaką stronę to pójdzie i jakby o co w całej historii będzie chodzić, więc na pewno wam powiem, jak przeczytam trochę więcej. I widzę, że mi się bateria rozładowuje w aparacie, więc muszę ją naładować i przyjdę z dalszą częścią update'u. Okej, wróciłam, aparat się trochę naładował. Następna książka to jest Czas żniw. To już kończę, bo zostało mi dosłownie tyle. Jestem absolutnie zakochana w tej książce, jest fantastyczna. To jest jedna z najlepszych książek tego gatunku, jakie czytałam. Strasznie mi się podoba, bardzo mi się podoba fakt, że tu nie ma wątku romantycznego. Wiem, że w drugim tomie ma już być lekki bardzo, ale to, że tu go nie było, jest ekstra. Bardzo polubiłam główną bohaterkę, cała historia mi się podoba. Myślę, że o czasie żniw nie muszę wam tu nic mówić, większość osób go kojarzy, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra fantastyka. 4-4,5 gwiazdki na spokojnie. Dokończę ją, zobaczę, jakie będzie zakończenie i wtedy wam najwyżej powiem o fabule trochę więcej i o zakończeniu i tak dalej, bo jakby teraz chcę ją skończyć i wtedy dopiero całą książkę przemyśleć. Teraz już najgorsze, co mnie spotkało ostatnio, czyli Too Late Colleen Hoover. Nie skończyłam jej. Dalej jestem około w połowie. Strasznie wolno mi idzie czytanie tej książki. Jest to ciężka przeprawa. W tym sensie, że ta książka po prostu jest strasznie zła. To jest książka dla dorosłych. Trochę erotyk, trochę romans, trochę dużo przemocy, narkotyków, gang i tak dalej. Ogólnie mamy naszą główną bohaterkę, czyli Sloan, która spotyka się, jest w związku od dłuższego czasu z Asą, czyli narkotykowym dealerem. Wszyscy się go boją, to jest mężczyzna, który ma dużą władzę, handluje narkotykami, ma wielu ludzi, którzy mu usługują i wzbudza bardzo duży respekt i strach. Tak samo u naszej głównej bohaterki, która nie jest z nim ze względu na miłość, tylko bardziej na korzyści, jakie jej to daje, bo Sloan ma chorego brata, na którego opiekę potrzeba bardzo dużo pieniędzy, których ona sama nie ma, ale ma je właśnie Asa. Asa? Asa, tak. No i na jej drodze staje Carter, który jest trochę ratunkiem, dosłownie i w przenośni. Nie będę wam tu mówić, o co dokładnie chodzi, to jest wytłumaczone na początku książki, ale nie ma potrzeby wam tego zdradzać. Ale tak, no jest Carter, jest Asa i jest Sloan. I jakby głównie skupiamy się na bardzo toksycznej relacji Asy i Sloan i też na bardzo jakby no rozwijającej się relacji, trochę zakazanej, właśnie Cartera i Sloan. Wiemy, że Asa jest bardzo niebezpieczna, jak tylko zobaczy jakiegokolwiek mężczyznę w pobliżu Sloan, no to go po prostu zabije. Tak. Co jest w tej książce złego? Po pierwsze, związek Sloan i Asy. Szczególnie, że jakby, okej, autorka pokazuje, że to jest coś złego, ale hipokryzja, jaką wykazuje się główna bohaterka, to jest dla mnie absurd. Po pierwsze. Po drugie, sceny przemocy seksualnej, zmuszania do współżycia swoją partnerkę, co robi Asa często, jest dla mnie obrzydliwe, bo to jest napisane tak, jakby to miało pobudzić zmysł, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi, czytelnika i jakoś na niego zadziałać erotycznie. Takie mam wrażenie, bo te sceny są tak opisane, że rozumiemy, o co w nich chodzi. I jakby po co? Dlaczego coś takiego jest i dlaczego jakby
pisać w taki sposób o czymś tak złym, co nie powinno w żadnym stopniu się nikomu podobać i podniecać. To mnie to jest odrażające. Do tego jakieś głupie teksty w tej książce. Wiem, że to jest wszystko zrobione tak, bo taki jest ten bohater, tak? Tacy ludzie się zdarzają, obrzydliwi jak Asa. Ale no po prostu to jest tak niesmaczne. Nie wiem, ja nie wiem, w którą stronę to w ogóle idzie i jak to tu wszystko będzie przedstawione. Oczywiście, wiadomo, mamy przedstawionego Asę jako kogoś złego, bardzo złego. Sloan jako mądrą bohaterkę, która stoi w punkcie bez wyjścia. No i Cartera, który ma wszystko uratować. No jak to się skończy, ja przypuszczam, ale no te sceny są coraz gorsze. Są naprawdę jakby... no okropne. Fajne jest chociaż to, że wiemy, dlaczego Asa jest taki, a nie inny. Wiadomo, że tak jest w większości książek, jest to powód, jakim są rodzice, ale no chociaż to zostało wyjaśnione w jakimś tam stopniu. Nie wiem, no ja nie jestem fanką, ogólnie nie lubię erotyków, ale to wylosowałam tę książkę, tak jak wam mówiłam, więc chciałam przeczytać, szczególnie, że słyszałam o niej różne opinie. Kilka książek Colleen Hoover czytałam, no ale to chyba przebija wszystko. Dramat. No, więc chyba tyle z tych książek na razie. Jeśli chodzi o jakieś nowości na mojej półce, to jeszcze jedna się u mnie książka pojawiła. Okej, jednak dwie książki się pojawiły. Zemsta, Meghan Harry i Wojna Windsorów, to chyba już wam ją pokazywałam. I też Marriage for One. I to jest jakiś hit z TikToka. Slow Burn Romance, który będę dla was recenzować za niedługo. Więc tak. To tyle. Przyjdę do was z następnym update'em czytelniczym, jak skończę te wszystkie trzy książki. Trzymajcie za mnie kciuki. Jest 7 rano i jest wschód słońca tutaj po tej stronie, więc jak się trochę wychyla bliżej, to strasznie na mnie świeci, ale mam nadzieję, że tak jest dobrze. Przychodzę z update'em czytelniczym i też zakończyć tego vloga już. Po pierwsze, skończyłam Upiorne miejsce i strasznie ciężko mi mówić o tej książce, bo to jest coś, o czym za wiele nie możecie powiedzieć, nie zdradzając też jakby takich ważnych fragmentów tej książki. I też uważam, że to jest coś, o czym nie warto wiedzieć dużo, bo ta książka jest strasznie złożona, ta książka ma wiele różnych wątków, ale jakby wszystko sprowadza się do historii pewnej rodziny. Rodziny bardzo zniszczonej, rodziny, która nie funkcjonuje normalnie. Skupiamy się na losach różnych bohaterów, poznajemy ich życie, poznajemy ich doświadczenia, ich przeszłość, ich historię i to, jak teraz sobie radzą w tym świecie. Jest to rodzina bardzo tradycyjna, gdzie dzieci mocno jakby odczuły te tradycje, chociażby na przykład w nawiązaniu do duchów i demonów różnych takich. Co ciekawe, to jest jakby Tajwan, to jest całkowicie inna kultura i dzięki takim książkom my możemy bardziej zbliżyć się właśnie do mniej nam znanych kultur, co jest fantastyczne. Nie zawsze musimy się z tym zgadzać, ale zawsze jest to jakieś tam poszerzenie swoich horyzontów. To, przed czym muszę was ostrzec, to jakby brutalność w tej książce, szczególnie w stosunku do zwierząt, jest,
jest to dość mocne, więc na to trzeba uważać, jeżeli jesteście czuli na tym punkcie. I co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że jakby mamy tutaj historię przedstawioną z różnych perspektyw, wielu bohaterów. I co ważne, nie zawsze są oni żywi. To jest książka, w której moim zdaniem ciężko się połapać. To nie jest coś, co siądziecie i szybko przeczytacie na luzie i jakby wszystko zrozumiecie, moim zdaniem. To jest książka, która ma wyższy próg wejścia, która wymaga od czytelnika większego skupienia, łączenia kropek i bardzo dobrze, że tutaj mamy na początku wypisanych bohaterów. Ponieważ no, ja do tego wracałam często, mi się bardzo myliło te pięć sióstr. Dwóch braci nie, ale jakby pięć sióstr mi się myliły i nie wiedziałam dokładnie, o której jest mowa i co która zrobiła. Oczywiście jedna czy dwie tam się wyróżniały, ale jakby no, było to dość mylące, szczególnie, że tutaj też imiona są dość podobne. No mi było niekiedy ciężko odnaleźć się w całej historii, szczególnie na początku, gdy próbowałam się w to wkręcić, bo to nie jest też książka, która mega wciąga, o której cały czas myślicie, nie czytając jej, ale to jest książka, przy której, gdy już do niej siądziecie, macie masę przemyśleń, masę refleksji, ponieważ autor porusza tu tematy dość przyziemne też, dość smutne i dramatyczne, które myślę u każdego z nas w życiu się pojawią w którymś momencie, na pewno chociaż jedno z tych wydarzeń tutaj. I ta książka jest bardzo prawdziwa i da się tutaj wiele jakby z siebie zobaczyć. Nie do końca może, jakby wiecie, jeden do jednego, ale no widać, że ta książka jest jakby wzorowana mocno na uczuciach autora. Więc no jest to na pewno książka dość niezwykła, szczególnie poprzez swoją formę, która no myślę, że nadaje jej pewnej takiej trudności z jednej strony, ale z drugiej strony ogromnej satysfakcji podczas czytania. Ja bardzo lubię książki, które po prostu mówią o życiu, o trudnym życiu, o trudnych losach i o tym, jak ktoś sobie z tym radzi, bądź nie radzi i jak to go prowadzi przez życie. Ja po prostu bardzo lubię takie gdybanie i takie rozpisywanie się. Czy tutaj styl mi siadł? Nie do końca. Nie do końca mogłam się w to wgryźć, ale jakby to uważam, że jest każdego indywidualna sprawa i to nie jest wina książki. Uważam, że ta książka jest naprawdę bardzo dobra. Czy jakby w pełni wpasowuje się w moje klimaty? Nie. Ale tak jak mówię, no jest w niej coś niezwykłego i coś, przez co myślę, będę wam ją polecać. Ale tak jak mówię, nie nastawiajcie się na masę akcji i tak dalej, bo to nie o to tutaj chodzi. Ogólnie polecam wam. Bardzo, bardzo dobra książka i dziękuję wydawnictwu Mowa za egzemplarz. Następnie skończyłam też Czas żniw i się mega cieszę, bo mogę zacząć drugi tom. Nie spodziewałam się jakby końcówki, co tam się wydarzy. W sensie, z jednej strony się spodziewałam, z drugiej nie, ale jednego wątku się nie do końca spodziewałam. Myślałam, że to się wydarzy później po prostu, a nie w tym tomie. Ale jakby wszystko poszło po mojej myśli raczej. I mega, mega mi się podobała ta książka. No ja jestem oczarowana po prostu całą tą historią. Dałam jej chyba 4,75. 4,5, 4,75, coś takiego. Bo no... Wow. Jeśli ktoś nie wie, o czym jest Czas żniw, to tak w skrócie wam powiem, że mamy tutaj rok 2059. Poznajemy Paige, która jest około 19-20-letnią dziewczyną. Pracuje dla Jacksona Hola, takiego mężczyzny, dość ciekawego. I ona na jego zlecenie włamuje się do umysłów ludzi. Jest takim sennym wędrowcem. No i przez różne wydarzenia coś tam się dzieje. Paige trafia do takiej kolonii karnej, której istnienie było utrzymywane w tajemnicy. Jej trenerem zaczyna być pewien naczelnik, bardzo ważna tam osoba, która dość nagle, znienacka, nikt się tego nie spodziewał, że akurat ją wybierze. No i tam dzieją się później różne rzeczy. Ta książka jest naprawdę prześwietna. Świetnie opisany świat, świetnie opisani bohaterowie, którzy mają jakby różne zdolności. To wszystko jest tutaj fajnie nam przedstawione, łączymy fakty, jakby tworzy się jedna spójna całość. Bardzo dobrze mi się tego czytało i słuchało, bo ja trochę czytałam, trochę słuchałam. Naprawdę bawiłam się wyśmienicie. Jest to jedna z najlepszych książek w tym gatunku, jakie czytałam na pewno. Więc ja wam polecam, na pewno
za niedługo biorę się za kolejny tom i już nie mogę się doczekać. Ale niestety była też bardzo zła książka, o której już wam mówiłam. Myślę, że tu nie ma co więcej mówić o tej książce. Jakby do końca było tak źle, jak było na początku i jeszcze gorzej. Uważam, że ta książka jest po prostu toksyczna, nie powinna powstać w ogóle. Nie rozumiem, jak może kogoś kręcić coś takiego, co jest tu opisane. No po prostu jakby to są moje odczucia, jakby nie zrozumcie mnie źle, jeżeli wam się podoba ta książka, okej, nie powiem, że rozumiem, ale też jakby no szanuję waszą decyzję oczywiście i waszą opinię, ale mi się bardzo ta książka nie podobała. Uważam, że to jest najgorsza książka, jaką ja w życiu przeczytałam i po prostu nie wiem, co autorka miała na myśli, tworząc coś takiego, taką historię i opisując w taki sposób te sceny, ale ja jako czytelnik odbieram to, jakby ona chciała wzbudzić moje emocje, ale te erotyczne. Nie wiem, jak to opisać, żeby to dobrze było powiedziane. Wzbudzić poprzez scenę gwałtu. I jakby dla mnie było to odrażające i takiego zabiegu nie rozumiem. Do tego sama kreacja bohaterów uważam, że jest tu po prostu dramatyczna. No nie, nic tu się nie trzyma kupy. Po prostu. Nie podoba mi się ta książka. Nie czytajcie jej. Tak. To tyle mam do powiedzenia. Chciałabym zacząć jakiś kryminał. I chciałabym zacząć jakąś serię kryminalną. Więc możecie mi napisać. Kryminał, thriller, coś takiego. Ale mam ochotę na serię. Tak, żebym mogła się zżyć z bohaterami i jakby przeżywać z nimi różne rzeczy. Przez dłuższy okres czasu, a nie przez jeden tom. Więc jeżeli macie jakieś takie, znacie takie kryminały, thrillery, no to dajcie mi koniecznie znać, jakie to są. Jeśli czytaliście któreś z tych książek, które wam tu pokazałam, to też mi piszcie wszystko w komentarzach. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!